5 mitów na temat złości i gniewu. Mit pierwszy. Gniew i złość jest zawsze zła. To był zły człowiek. Gdybyś miał zacząć w ten sposób hołd pogrzebowy, mógłbyś mieć podniesione brwi, bo gniew kojarzy nam się naturalnie ze złym humorem, złośliwością, uderzaniem w innych, podniesionym głosem i wymachiwaniem pięściami. Żyjemy w świecie pełnym gniewu, a większość z tych zachowań jest oczywiście destrukcyjna. Rozbija rodziny, rozbija społeczeństwa i zagraża pokojowi na świecie. Ale gniew nie jest wewnętrznie zły sam w sobie. Istnieje coś takiego jak czysty, dobry gniew, konieczny gniew, święty gniew. Większość biblijnego nauczania na temat gniewu skupia się na gniewie Boga, zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie. Nie możemy zwieść się nonsensowi, że gniewny Bóg Starego Testamentu różni się od kochającego Boga Nowego Testamentu. Gniew Boży jest ustalony, konsekwentny, wzbudzony wyłącznie przez zło, całkowicie sprawiedliwy, a jego konsekwentnym celem jest dobro. Opiera się na doskonałej znajomości nie tylko czynów i słów, ale także głębi serca ludzi. Jest koniecznym efektem świętej miłości Boga do świata, który On sam stworzył. Znajduje swój najbardziej dramatyczny wyraz na ziemi w sprawiedliwym gniewie Jezusa Chrystusa, który gniewał się choćby na zatwardziałość serc ludzkich. Zobacz Ewangelię Marka, 3 rozdział. Gniewał się na obłudę. Zobacz Ewangelię Mateusza, 23 rozdział. Na grzech i śmierć, które psują dobry świat. Ewangelia Jana, 11 rozdział. W gniewie Jezusa widzimy to, czym mógłby być gniew ludzki. Nieskazitelną, rozpaloną do białości, cnotą nienawiści do wszystkiego, co złe. Ten mit jest prawie prawdziwy, ponieważ nasz ludzki gniew jest prawie zawsze związany z grzechem. Często wypełniony egoizmem i złośliwością. Jednak nasz gniew jest zniekształceniem, jak to zwykle bywa, z grzechem, który zniekształca coś, co w istocie jest dobre i prawdziwe. Pokazał to choćby Jan Chrzciciel, zobacz Ewangelia Mateusza, 3 rozdział. A Jezus to wypełnił. Mit numer 2. Gniew jest nieszkodliwy, jeśli się tylko go nie okazuje. Wielu ludzi twierdzi, to nieważne, czy czuje się zagniewany, zły na kogoś, czy nie. Jeżeli tego nie okazuje, to nie ma znaczenia. Czy tak jest naprawdę? Gdybyśmy uważali, że taka jest prawda, to mamy jako przeciwnika Jezusa. Jest to bardzo subtelny błąd i chcemy wyjaśnić, dlaczego on jest błędny. Oczywiście istnieje różnica pomiędzy odczuwaniem gniewu, mówieniem o nim, a działaniem w gniewie. W jednym bardzo oczywistym sensie, ale zobacz, kiedy Jezus wyjaśnia 6. przykazanie, mówi: każdy, kto się gniewa na swego brata, będzie podlegał sądowi. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 22 wers. Nie zaprzecza temu i chodzi mu o to, co jest tożsame z tym, co mówimy czasem o pożądliwości, cudzołóstwie. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, 28 werset. Pan Jezus wyraźnie mówi o tym, że serce człowieka jest tak naprawdę pożywką dla jego słów i czynów. Gniewne serce nigdy nie może być ograniczone do gniewnego serca. Zawsze to wychodzi na zewnątrz, w ten czy w inny sposób, w tym czy w innym czasie. To przelewa się na słowa i czyny. Podobnie jak serce pożądliwe powoduje pożądliwe czyny, serce chciwe powoduje chciwe czyny. Nasze słowa i czyny pochodzą z naszego wnętrza. Czytamy o tym w Ewangelii Marka w 7 rozdziale, w wersetach 14-23. Kształtują nasz charakter i nasze życie. Dlatego nasze serca czynią nas winnymi przed Bogiem. Twierdzenie, że grzech w sercu nie ma znaczenia, jest katastrofalne. I Pan Jezus zaprzecza temu w kazaniu na górze. Zobacz Ewangelia Mateusza, rozdziały 5, 6, 7. Mit trzeci. Gniew jest całkowicie irracjonalny. W gniewie jest, jak to trafnie ujął pewien człowiek, szaleństwo. Jest to wymiar irracjonalny, szaleństwo, które wymyka się czasem spod kontroli.
ale coś nam umyka, jeżeli twierdzimy, że każdy gniew jest całkowicie niezrozumiały, że po prostu wybucha, podobnie jak ktoś, kto jest podatny na atak epileptyczny. 16 wieków temu Augustyn, jeden z największych teologów ludzkich emocji, napisał: nie tyle pytamy, czy ktoś jest zły, ale dlaczego jest zły. Kiedy pytamy, dlaczego jestem zły, najczęściej odkrywamy, że coś, co jest nam drogie, zostało nam zagrożone lub odebrane. Gniewamy się dlatego, jesteśmy oburzeni dlatego, że coś, co jest nam drogie, zostało nam odebrane. Dlatego nasz gniew ujawnia to, co bardzo cenimy. Może to być moja reputacja, jak u króla perskiego w Księdze Estery 1, albo moja kontrola nad małym moim królestwem, jak u Saula, kiedy ludzie chwalili bardziej Dawida niż jego. Czytam o tym w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 18. Albo jak u Heroda, kiedy mu powiedziano o innym królu. Czytam o tym w Ewangelii Mateusza w rozdziale 2. Ale może to być coś zupełnie innego. Cokolwiek to jest, jest to zwykle powód mojego gniewu. Po pierwsze, dostrzegam zagrożenie. Po drugie, decyduję, że mi się to nie podoba. A po trzecie, zaczynam odczuwać złość. Złość nie pojawia się znikąd. Zestawiając to z pierwszym mitem, możemy zacząć rozumieć, dlaczego niektóre złości są sprawiedliwe, a inne grzeszne. Jeśli moim najcenniejszym skarbem jest cześć Boga i godność Jezusa Chrystusa, to będę odczuwał coś w rodzaju sprawiedliwego gniewu, kiedy zostanę zaatakowany lub obrażony. Tak właśnie czuł się Paweł w Atenach. Zobacz Dzieje Apostolskie, 17 rozdział. Mit 4. Gniew jest sprawą osobistą i indywidualną. W naszych indywidualistycznych kulturach dla wielu z nas myślimy o gniewie jako o sprawie, którą każdy powinien rozważać sam. Tymczasem Biblia potwierdza to, co obserwujemy w naszych społeczeństwach. Gniew jest głęboko zakaźny. Od furii przeciwko Jezusowi w synagodze w Nazarecie, zobacz Ewangelia Łukasza, rozdział 4, do zamieszek w teatrze w Efezie, zobacz Dzieje Apostolskie, rozdział 19. Możemy poczuć, jak wspólne oburzenie podsyca gniew tłumu. Od burzy na Twitterze po fizyczne zamieszki. Gniew sam siebie napędza. Widzimy to na ulicach naszych miast, gdy zwolennicy lub protestujący w tej czy w innej sprawie podsycają się nawzajem do nowych szczytów furii. Żyjemy w bardzo gniewnym świecie i nikt z nas nie jest odporny na ten wirus. Wybrane przez nas kanały informacyjne dolewają oliwy do ognia, a piec staje się coraz bardziej gorący. Musimy być tego świadomi, ponieważ granice Kościoła są także na to podatne. Warto przeanalizować nasze rozmowy przed i po społecznościach, żeby zobaczyć, jak często oburzenie jednej osoby przekłada się na wspólne oburzenie. Może to dotyczyć polityki rządu, zachowania szefa w pracy lub współmałżonka w domu. Cokolwiek to jest, nie wyobrażajmy sobie, że gniew innych nas nie dotyka. W społeczeństwie, w którym coraz częściej oglądamy tylko wiadomości i grupy na Facebooku, z którymi się zgadzamy, może to będzie słowo, które zachęci cię do wysłuchania poglądów tych, z którymi się nie zgadzasz, a może do odkrycia tego, dlaczego się złościsz. Mit 5. Gniew i wybuchowość jest nieuleczalna. Po prostu jestem osobą wybuchową i nic nie mogę na to poradzić. Czasami myślimy, że złość jest po prostu wynikiem moich genów lub wychowania, które ukształtowały mnie jako osobę skłonną do destrukcyjnej złości. Ale w Chrystusie jest taka łaska, która może zmienić ludzkie serce. Tylko w Chrystusie, bo nie ma takiego grzechu w twoim czy moim sercu, który byłby poza zasięgiem odnawiającej łaski Jezusa i mocy Ducha Świętego. Ewangelia Jezusa może zmienić rozgniewane serce. Saul z Tarsu był gwałtownikiem. Był często rozgniewany, zanim zmartwychwstały Jezus spotkał go na drodze do Damaszku. I jakże głęboko zmienił się w ciągu następnych lat. Przemyślenie psalmu 4, z którego Paweł cytuje
i listu do Efezjan, rozdział 4, wers 17 do rozdział 5, wers 2, będzie dobrym punktem wyjścia. Ale o prawdzie biblijnej można dowiedzieć się jeszcze wiele, w wielu innych miejscach Słowa Bożego. Głęboka świadomość, że jesteśmy umiłowanymi synami i córkami Boga, zobacz list do Efezjan, rozdział 5, wers 1, jest doświadczeniem zmieniającym życie. Nie porzucaj nadziei na zmianę. Postępujące uświęcenie zostało nazwane wojną lądową, w której ziemia zdobywana jest fragment po fragmencie, metr po metrze, w ciężkiej walce duchowej. To jest wojna. Czasem jest pełna bólu, będą niepowodzenia, ale Bóg obiecał, że uczyni nas podobnymi do swojego Syna Jezusa Chrystusa. Zobacz list do Rzymian, rozdział 8, wers 29. I zrobi to, co chciał. Naprawdę zrobi.